W mediach wszelakiej maści mamy do czynienia z kurewkami, z arbitrami, które przypisują sobie całą prawdę. Natomiast często ta prawda to jest półprawda albo gówno prawda. Teraz zajmie głos Sylwia ze Stowarzyszenia Suwerenni Grudziądz i przedstawi wam model działania takich arbitrów. Sylwia wypowie się na temat walka z dezinformacją i weryfikacja treści w mediach społecznościowych. A Sylwia pracuje w szkole, już dostali wytyczne, więc dokładnie wie, o czym będzie mówić. Czołem, kochani! Tak, zgadza się, jestem nauczycielem, bibliotekarzem w szkole średniej w Grudziądzu. To, co się szykuje od września, to przychodzi nasze naprawdę ludzkie pojęcie. Ruszy kampania, ogólnopolska kampania edukacyjna, ona się dokładnie nazywa Fake Hunter Edu. My dostaliśmy już jako nauczyciele wytyczne pod koniec maja, dostaliśmy scenariusze zajęć, karty pracy, będą nad tym pracować nie tylko wychowawcy, będą też pracować psychologowie, będą również pracować wszystkie osoby związane z jakimiś jednostkami edukacyjnymi, jednostkami oświaty. Dostaliśmy, wszystko jest na stronach oczywiście rządowych, więc każdy z was może wejść i poczytać, czego dokładnie ten projekt dotyczy, ta kampania. Dla mnie to jest bulwersujące, oczywiście w swojej szkole jestem jedną z niewielu, tak, które się buntują, bo wszyscy uważają to za normalność. Czego ona będzie dotyczyła? Każdy fake news, tak zwany fake news, będzie uczniom wpajany tak zwane pranie mózgów. Będzie wpajany uczniom jako coś bardzo złego. Uczniowie będą wręcz, moim zdaniem, nie nagradzani, tylko odwrotnie, tak? Będą po prostu strofowani, jak będą przekazywać takie informacje. Na kartach pracy, które ja osobiście otrzymałam i w scenariuszach zajęć są bardzo niepokojące rzeczy. To mnie bardzo zbulwersowało. Na przykład uczniowie, jeśli będzie im podana taka lekcja, będą mieli pokazany obrazek, na przykład o Ukraińcach, tak? Że oni wyjechali na święta na przykład, tak? Z jakiejś strony, że niby tam się dzieje wielka wojna, wyjechali na święta. Oczywiście panowie w wieku poborowym. No i że to jest fake news. Oczywiście nie wolno o tym mówić. Każdy uczeń, który będzie się wypowiadał na ten temat, będzie szkalowany i tak dalej. To jest naprawdę niepokojące. Ja zrobię co w swojej mocy, chociaż mnie w mojej bibliotece nie wolno poruszać żadnych tematów. Jestem na dywaniku non-stop. Nikt się ze mną nie zgadza, zwłaszcza historycy, ale ja sobie z tym jakąś sprawę daję, znaczy radę daję póki co. I nie poddajemy się, byle do przodu. Są uczniowie, którzy się budzą. Młodzież naprawdę nie jest taka głupia, jak nam się wydaje, bo są uczniowie, którzy do mnie przychodzą, proszą o pomoc, wskazują sami jakieś fajne strony, nawet takie strony, o których ja sama nie wiedziałam. Więc jest taka świadoma młodzież. To nie jest tak, że nie ma. Mamy głupiutką młodzież, jest świadoma. Ale ta reszta, gdzie ich rodzice też ich jak gdyby przekręcają na swoją stronę, jest bezradna. Między innymi u nas w szkole miała miejsce taka sytuacja, i to w zeszłym roku, gdzie wychowawcy klas powiedzieli rodzicom na szkolnej wywiadówce, że jeżeli uczniowie się nie zaszczepią, nie będą mogli odbyć praktyk zawodowych. Co zrobili rodzice z tymi uczniami nieletnimi? Następnego dnia udali się już na szczepienie. Uczniowie do mnie przychodzą, do biblioteki, uwierzcie mi, to jest dramat. Oni się coraz gorzej czują. Nadal niektórzy chodzą w maskach, bo to się znowu zaczyna, tak? Ja naprawdę z całego serca, ze łzami w oczach próbuję robić, co mogę, ale to nie jest proste. Naprawdę rodzic ma póki co tą sprawczą taką władzę, tak, rodzicielską, i ja sama nie mogę w tej kwestii nic zrobić. Próbowałam. Ale nawet prawnik mi powiedział, że nie mogę tego zrobić, bo ja nie jestem ani ich opiekunem prawnym, rodzicem, nie mogę zrobić nic. A jeżeli jakąkolwiek kampanię organizuję w bibliotece, jestem na dywaniku, nie wolno mi nic powiedzieć, bo ja nie mogę mieć innego zdania jak ogólna narracja, tak, rządowa. No więc ta kampania jest niepokojąca, ale będziemy trzymać rękę na pulcie i zrobię co w mojej mocy, ewentualnie my na swoim kanale też będziemy przekazywać informacje, jak to wygląda. Kolejna niepokojąca sprawa to podpisanie na początku lipca tak zwanej ustawy Lex przez naszego prezydenta. Ustawy Lex, która jest zwana w takim cudzysłowie Lex Maluchy, to są maluchy za kraty.
O tym też mało kto wie, rodzice nie zaglądają na strony rządowe, nie wiedzą, co jest planowane przez wakacje, bo oni, cwaniaki, chcą dopiąć wszystko do września. I oni chcą tak sprawę załatwić, żeby wszystkie ustawy, rozporządzenia były rozdysponowane. Ta ustawa już została podpisana. Ona się w skrócie nazywa maluchy za kraty. O czym ona mówi? Że dziesięciolatki będą traktowane tak jak osoby pełnoletnie. Jeżeli taki nasz mały synek, tak, czy córeczka będzie no nieprzychylna władzy, tak, będzie taka niezgodna z zasadami, oczywiście, krnąbna, no to uwaga, władzę sprawczą ze sądów przenoszą na dyrektorów szkoły. Proszę sobie o tym poczytać, bardzo bym chciała to nagłosić, bo to jest bardzo niepokojące. Taki dziesięciolatek, będzie mógł mu to zlecić dyrektor szkoły, będzie oddysponowany do zakładu resocjalizacji. Jak to wygląda? On będzie przebywał z osobami 17-18-letnimi. On będzie również według niego, według tych dziesięcioletnich osób, dzieci, no bo mówmy sobie otwarcie, to są dzieci, będą mogły być podniesione takie środki tego przymusu, tak, czyli paralizator i tego innego typu środki. Naprawdę aż mi się kręci łza wokół. Sama mam dzieci, bo mam trójkę dzieci, wiem jak to wygląda. Sprawa nie jest prosta, bo o tym jest cisza. O tym się nie mówi w naszych mediach. O tym nikt nie chce mówić, a ta ustawa jest już podpisana. I te nasze małe, dziesięcioletnie dzieci będą traktowane jak osoby dorosłe. A w związku z sytuacją, która ma teraz miejsce, czyli najazdem naszych wspaniałomyślnych gości, Ukraińców, a już w wielu szkołach w Grudziądzu dochodzi do sytuacji, gdzie Ukraińcy się bardzo panoszą, ukraińskie dzieci, one naprawdę otwarcie mówią chwała banderze i tak dalej. I jak nasze polskie dziecko mówi, jak ono to widzi ze swojego punktu patriotycznego, tak, i to, co wyniosło z domu, jest szkalowane i bardzo źle traktowane. I co robią niektórzy dyrektorzy szkół? Winę pokładają w polskim dziecku, w polskim uczniu. I już miała miejsce taka sytuacja w Polsce, gdzie właśnie odebrano prawa rodzicielskie takiemu dziecku, uczniowi, bo on miał czelność zwrócić uwagę Ukraińcowi. I niestety to ma miejsce i musimy mówić o tym otwarcie. To naprawdę jest tragiczne. I trzecia sprawa, o której chciałam mówić, to to, co się będzie działo na uczelniach wyższych. Oni się z tym w ogóle nie kryją. Mówią o tym otwarcie, piszą na stronach każdej uczelni, no uczelnia warszawska, prawda, wiedzie prym, Kraków też wiedzie prym, że w pierwszej kolejności na takie bardzo potrzebne uczelnie wydziały, czyli prawo, medycyna, w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z paszportem ukraińskim. Jest to zapisane, uwierzcie mi, możecie wejść na strony uczelni, tam jest jasno powiedziane, 2500 osób z ukraińskim paszportem będzie w pierwszej kolejności przyjmowane na te uczelnie. Nie my Polacy, a w pierwszej kolejności Ukraińcy. To jest niepokojące, no sama mam syna, który teraz idzie na studia, więc marne szanse, żeby się dostał, tak? Bo w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z ukraińskim paszportem. Więc tutaj mój gorący apel, nie chciałabym tutaj przedłużać tego przemówienia, mój gorący apel do wszystkich rodziców, którym naprawdę leży na sercu dobro dzieci. Zainteresujcie się tym, poczytajcie coś. Nie wierzcie, jak wam taki wychowawca mówi na wywiadówce, proszę pani, jak pani nie zaszczepi dziecka, on nie odbędzie praktyk. Albo proszę pani, jak pani nie zrobi tego i tego, a rodzic co robi? Nie poczyta, nie zapyta. Od razu biegnie z tym dzieckiem i go szczepi. Podczas gdy sami uczniowie przychodzą do mnie i błagają o pomoc. Ja też mam związane ręce, robię co mogę, ale to rodzic jest ich opiekunem prawdy. Ja naprawdę nie mam aż takiej kompetencji, żeby im pomóc. Sama nie przesypiam nocy, płaczę, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Każde dziecko jest dla mnie ważne. Tak, odnośnie rad rodziców, tak. Bardzo gorący apel, to już też wiele osób mówiło, że teraz się zaczynają wywiadówki. I jeżeli idziecie na tą wywiadówkę, na pierwszą wywiadówkę we wrześniu, pytają, kto chce zostać przewodniczącym, kto chce wstąpić do Rady Rodziców. Błagam was, kochani, zgłaszajcie się na ochotnika. Bardzo was proszę, wy naprawdę nie wiecie, jaką macie moc sprawczą.
Potem każdy przewodniczący w Radzie Rodziców staje się radą szkoły. I to ta rada szkoły decyduje o wszelkich działaniach szkoły. No u mnie jest akurat pozamiatane, bo naprawdę na górze są takie osoby, że przeskoczyć tego nie mogę. Zobaczymy, jak to będzie od września, ale są typowi covidianie. Naprawdę z przykrością przyznaję. Albo covidioci, no nie chcę już tak brzydko mówić, bo prywatnie to są też wspaniałe osoby, ja nie wiem skąd to się bierze. Tak są wyprane mózgi przez media. A w mojej szkole największy prym, ten zły prym, wiodą historycy. To jest przerażające. Historycy, którzy potrafią mi już nie odpowiadać, dzień dobry na korytarzu, tak wyzywają mnie, bo uważają, że jestem ruskim po prostu jakimś srolem, tak? Ruskim agentem. Gdzie wicedyrektor szkoły potrafi mi powiedzieć, chyba się przejdę do biblioteki, żeby sprawdzić, czy nie ma tam ruskiego agenta. Więc do tego typu sytuacji dochodzi. To jest śmieszne. No jak gdzieś tam się w duszy śmieję, ale z drugiej sobie myślę, co w ich głowach się zadziało, tak? Gdzie byliśmy przyjaciółmi, zanim ta tak zwana pandemia wybuchła, byliśmy przyjaciółmi. Jak wielu z was przecież wiecie, jaka była sytuacja w waszych zakładach pracy, byliśmy super osobami. Nagle coś się takiego stało na łączach, że ja jestem nagle ich wrogiem. Wrogiem, to jest straszne. Gdzie już mi nie potrafią odpowiadać, cześć, nagle jestem osobą, której nie widać, tak? Gdzie uczennica z rady po prostu miasta, no u nas w młodzieżówce miasta, potrafiła mi zwrócić uwagę w szkole, żebym założyła maseczkę. Uczennica, wyobrażacie to sobie? Pani, tak! Mało tego, uczniowie są nagradzani również w szkołach podstawowych, nie tylko w średnich. Są nagradzani za to, że donoszą jedni na drugich. I naprawdę tak to wygląda. Gdzieś są organizowane nagrody, na przykład laptop dla klasy, która najwięcej wrzuci karteczek, co ktoś na kogoś powiedział. Przecież w szkole, nawet w przedszkolu, jak mój syn przyszedł, to były obrazki wywieszone w przedszkolu. Oczywiście w szkole Solidarni z Ukrainą, każdy przyczepiał swoje łapki. Takie rysuneczki były rysowane. Że jest uczeń w masce, przedszkolak w masce i ten zły przekreślony na czerwono, który nie ma maski. Czyli od małego wpajają w przedszkolach i w szkołach to te zachowania takie. W ogóle nie wiadomo skąd to się bierze, tak? A uwierzcie mi, że dla takiego przedszkolaka, w szkole podstawowej też to ma miejsce, ale dla takiego przedszkolaka, pani z przedszkola to jest pani z przedszkola. I nawet jeżeli ja mówię coś swojemu dziecku, to a pani w przedszkolu mówiła tak. To jest naprawdę świętość i zawsze te panie w przedszkolu, w szkole były autorytetem. Czasem rodzice mogli mówić coś swojego. To dziecko w szkole przebywa więcej czasu jak w domku. Ono najpierw jest na przykład zawożone do świetlicy, potem odbywa te lekcje, z powrotem idzie do świetlicy, bo czeka na rodzica, tak, który skończy pracę. Więc te nasze kochane anioły przebywają w szkołach więcej czasu jak w naszym domu. I ta pani jest świętością i jeżeli są takie panie, które szerzą takie dyrdy mały za przeproszeniem, to z całym szacunkiem dla tych pań, to się po prostu mnie wierzy włos na głowie. Dlatego my jako rodzice musimy trzymać rękę na pulsie. Nie pozwólmy naszych dzieci wrzucić w ten cały kocioł. Bardzo was proszę. Jako rodzic. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Brawa dla Sylwii. Jeszcze głośniej.